Siemanko, moi drodzy. W dzisiejszym filmie będzie Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, tak jak wam obiecałem. I nie przedłużajmy. Mam tutaj na razie trochę dla mnie nudny temat, bo żydowskie artefakty, że tak powiem. Przedmioty związane z tradycją i religią żydowską. Sorry, zobacz. No, ale dobra. Talerz cederowy, jakaś serwetka. Tak. Mam coś. No tak, tutor nie brzmi. Jeszcze ja tam nagrywałem głos, ale przy żydowskich artefaktach nie, mamy? Nie. Więc mamy, zapraszam was na kolejny odcinek Koksu Muzea. Tego mówiłem na filmiku, nie przedłużając, ale lecimy. Jako, że tutaj mało co gadałem, to lecimy dalej. Będziecie coś słyszeć? Patrzę, czy czegoś nie mówię. Madel na 40-lecie straży. Ciekawe. W Rzeszowie. Hełm, który wygląda jak pikiel hołba. Strażacki. Teraz już takich nie ma. A szkoda, bo ładnie wyglądają. Tutaj policyjne czapka. Tak. Kapelusz właściwie. Jeszcze tam mamy ułan austro-węgierski, mundur ułana austro-węgierskiego. Rzeszów Austro-Węgry. Takie tematy na w tej salce właśnie się odwalają. Pokazane fajne artefakty, przy do składania przysięgi urna, do głosowania z ratuszu miejskiego. Właśnie tego pięknego ratuszu, a tutaj mamy witraż z ratuszu rzeszowskiego. Sztudzer. Wiek XIX. Waga do listów. W Wiedniu wyprodukowana. Krzyż do składania. Tłoki pieczętne Rzeszowa. Proszę bardzo, widać tu pięknie, ładne tłoki pieczętne. Magistrat miasta witraż Rzeszów. Ratusza. Taki naprawdę był? A tutaj wybite tą pieczęcią pieczęć. Tą pieczęcią właśnie. Tłoki pieczętne. Tutaj dom rzeszowski. Widzicie takie miniatura. To jest klasyczny dom rzeszowski. Nic dodać, nic ująć. Czy drzwi? Rzeszowie. Sztum mieszczański rzeszowskiego szafca Augustyna Gąski. Okej. Tak on wygląda. Konstytucja. Rozkład jazdy pociągów Kraków-Lwów. Ciekawe. Model rzeszowskiego domu. To też jest bardzo ciekawe, jak wyglądały tamtejsze domy. Witraż. Tam jest waga do listów. Stary numer. Numer domu rzeszowskiego. Ładny. Chciałbym sama mieć taki domek. Tu. Tłoki pieczętne, oznaczenie banknoty. Ale ładne banknoty stare. Moniaki. Monetki jakieś. Kreuzery. O kurczę. Świetna. Ekspozycja świetna. Budu monarchii austro-węgierskiej. Medale. Więcej medali. Mundur urzędnika austro-węgierskiego. O, pyk. Tu mam na przykład krajcary. Krajcary. Feningi. Nie, feningów nie ma. Feningów nie ma, ale... Kotka.
kreskowy kod QR mamy. Joanna Lubomirska, Jerzy Ignacy Lubomirski, a tutaj makieta Rzeszowa. Tutaj metoda, a tutaj makieta XVIII-wiecznego Rzeszowa. Hop. Hop. Piękno, zobaczcie. Zamek Lubomirskich. Bardzo, bardzo dużo lasów, ale Rzeszów i tak było już potężną monarchią. Już było bardzo potężne już w tym wieku. A tutaj kopię planu. Wiedemam. Opek. Mam to. I cesarz Franciszek Józef I. I oczywiście pyk. Ulica 3 Maja. O kurczę. Fajne eksponaty w każdym części. Może to się, że tutaj są przedmioty związane z kulturą. Mundur członka Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rzeszowie. O, tak on wyglądał. Piękne są to mundury. Ćwiczenie. Tablica pamiątkowa z Westybulu Rzeszowskiego Gmachu. Pasja gimnastycznego to Sokół, tak samo jak... No i tak się prezentuje tabliczka pamiątkowa. Organizacje paramilitarne. Przed World War II. Czapka i patki gimnazjalisty. Obrazy. Super. Jakieś podpisy. Stare zdjęcia. Mamy oczywiście pagony i czapka. Pamiątka bierzmowania świętego. Medaliki. Figura Matki Bożej. Cudownej w kościele. Różne figury. Edward Janusz. Zakładu Edwarda Janusza. Rzeszowskiego fotografa. A tutaj mamy różne pamiątki życia religijnego, społeczno-kulturalnego i szkolnictwa w okresie autonomii. Zobaczcie. Ładne piecząteczki, ładne. Karta legitymacyjna. Legitymacja tak wyglądała. Ładna. Bardzo ładne w ogóle eksponaty ogółem. Medaliony. A na dole co mamy? Kałamarz. Dzieje powszechne. Jakieś pieczątki. Pudełeczko na stalówki od pióra. Fajne, ładne. Tabliczka szkolna. Rysik do pisania na tabliczce szkolnej. Uwiadomienie szkolne. Kierownik budowy. A tutaj ulica 3 Maja. Stare bardzo. Tutaj jeszcze wcześniej. No. Dobrze. No i cyk. Tarcza Legionów. O, nieźle. No co? Bardzo fajne to muzeum. Mam zdjęcie robić. No. Jeszcze dwie sale są. A ja się jeszcze na dobre to jest co? No tutaj mamy odznaki na HP. Edward Janusz i tak dalej. No to już jest pół godziny. Co? Co? Pół godziny? Pół godziny? To no tak, no pół godziny. Pamiątki, dokumenty. Nie, nie dlatego. Harcerskie. No co? Ładnie. Znaki, legitymacja. To się będzie druga wojna. U nas było. Nie już. Jeszcze takie stare elementy z daleką. Ciekawostki popatrzyło. Takie tam jest. Znaki, legitymacja. Jeszcze
trochę za puszko rzeszy, to przepisy do granica. Trasa. Ma to główka graniczna. Nie, ale się pomóc sprawdzić. Jurko to film. Ładny. Piękny. Odznaki strażników poboru opłat miejskich. Fajne. Przyrządy. I tu mamy dalej plakaty. Co Rzeszów. Numery identyfikacyjne pracowników cegielskiego. Tabliczka inwentaryzacyjna. Fajna, wygląda jak nieśmierta. Fajny, super jest. Strzelby, wow. Bronie i oporządzenie przez pierwsze lata niepodległości. Fajne, super. Jeszcze manierki są. Czapka legionowa. Tam wojsk polskich we Francji, czyli cholera. O tym się już na historii uczyliśmy. Dobrze, mamy też broń. Też. Pyk. Komunikat. O broń. Straż obywatelska. O ładownica do broni. Albo sztandary. Sztandary też są ładne. Dobrze. A to jest kurka mundurowa i rogatywka zastępcy dowódcy 20 pułku łanów. Patrz, ile tutaj odznaczeń. Jakie musiał mieć zasługi. Ile medali odznaczeń. Pułk 20 i odznaka samego pułku z trąbką. I oczywiście szablą. Nie musisz gadać. Kielich. Ten orzeł został zrzucony z zamku Lubomir, kiedy hitlerowcy go przejęli. No tyle z dodatkowych informacji. Ja robię filmik jeden wielki. No, bo to jest. Tabliczka tłumaczy. Orzeł hitlerowski. Piękne. A tutaj arbyszwór. Karta rozpoznawcza. Generalne gubernatorstwo. Niemiecka okupacja. Eksterminacja Żydów w latach głogowskich. O kurczę. A, przedmioty związane. Getto rzeszowskie. O kurczę. Jakie paszporty. Wow, jakie zabrudzone. I żydowskie, strasznie żydowskie, gettowskie rzeczy. Kalendarium oczywiście. Fotografię sztandaru inspektoratu rzeszowskiego. I co im? O, mój. Ten jest kara brytyjski pistolet maszynowy. I gdzie tu jest? Opaski służb cywilnych. Straż obywatelska. Okupacja. Broń i oporządzenie żołnierzy wojska polskiego. Kurczę. A to jest karabin. To jest chyba karabinier 98K. To jest chyba Mauser, bo to jest polski. A Polska też Mausera używała w pierwszych dniach. Tak, to jest Mauser, prawdziwy Mauser. Gniwo gąsienicy Vickers. Odznaka pamiątkowa. Arbeitsschlüger. Co to jest? Spis żołnierzy. O, ciekawe. Też ciekawe, ciekawe. Mamy MP40, mamy też tutaj całe zdjęcia
gdzie wisiał ten nazistowski orzeł, który został zrzucony? I urządzenie żołnierzy wojska polskiego. Już do kupy prochu. Kolejny. Hełm drugi. Dobra, mieliśmy też czasową wystawę Orła Wrona Niepokona. O komunizmie. Milicja. I mamy tutaj na przykład takie ciekawe eksponaty, jak na przykład Milicja Obywatelska. M.O. Tak, M.O. ZOMO. Milicja Obywatelska. A raczej ORM. Nie ORMO, tylko ZOMO, zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej. Torba raportowa milicji, raportówka. Różne dokumenty z komunistycznej prasy. Ostrzeżenia, pistolet P-64, zwana raportówka. Pistolety, latarki. To jest MO. Wszystko, broń MO. Latarka, kajdanki i pistolet P-64 z kaburą. Czyli pistolety milicji. Druki z epoki. Solidarność więźniów politycznych. No, tu mamy dalej. Broń won. Rzeczy. Oporniki, symbol oporu wobec mam władzy. Mam też tutaj żołnierza latarka, kajdanki i z kaburą. Automatem Kałasznikow 47. MO. AK-47. To jest czyli... O kurczę. Fajne. Żołnierz Wojska Polskiego Mundurowanie Polowe Zimowe. Używaniem w czasie stanu wojennego. Karabinek AK. W wersji zmotorowo składano kulkę. Ciekawe rzeczy, bo na pewno pałki milicyjne. Milicji Obywatelskiej. Pierwszej zali nie zdążyłem sfilmować, ale... To już możecie sobie i trochę drugiej, super. Ale to już sami możecie przyjść. Bilety nie są drogie. Jeśli mieszkacie w województwie podkarpackim, to podróż do Rzeszowa autobusem. Prasa podziemna. Obwieszczenie. Co to jest? Pałka patrolowa zwana potocznie bałwanem i lola. Gotowość strajkowa, NSZZ, Solidarność, czapka polowa, ZOMO. Druki propagandowe, super,